W tabeli zaznaczony jest ciężar ładunku. Maksymalny udźwig wózka wskazany na tym diagramie to 1400 kg, czyli 1,4 tony. Pod tabelą zaznaczone są odległości środka ciężkości ładunku od czoła wideł. Producent wózka podał cztery przedziały. Odległość do 500 mm, odległość od 501 mm do 600 mm, odległość od 601 mm do 800 mm, i największy przedział wskazany na tym diagramie od 801 mm do 1000 mm. Na tej podstawie możemy wywnioskować, że maksymalna długość lub szerokość ładunku to 2 m. Po prawej stronie zaznaczona jest także maksymalna wysokość podnoszenia tego wózka, która w tym przypadku wynosi 7890 mm. Zadanie. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek. Określ maksymalną bezpieczną wysokość podnoszenia ładunku pobranego z kierunku A. Aby rozwiązać to zadanie, należy obliczyć w jakiej odległości znajduje się środek ciężkości ładunku od czoła wideł. Jeśli pobierzemy ładunek wózkiem od strony A, środek ciężkości będzie znajdował się w połowie z 800 mm, czyli na 400 mm. Na diagramie nie ma takiej wartości, a zatem należy zawyżyć ten parametr do następnego w kolejności przedziału. Czyli w tym przypadku do 500 mm. Następnie musimy ustalić masę ładunku. Na rysunku zaznaczono, że waży on 1000 kg, a zatem w skrajnym prawym rzędzie tabeli poszukujemy najmniejszej wartości, która obejmuje 1000 kg, czyli jest większa od 1000 kg. W tym przypadku jest to 1100 kg. W ten sposób ustalone zostało miejsce, od którego należy jechać poziomo w prawo. Aż do wartości przypisanych wysokości podnoszenia. Jak widać w tym przedziale, maksymalna wysokość, na jaką możemy podnieść ładunek, to 5940 mm.